Wielu było w historii naszego kraju awanturników, żadnych przygód czy szalonych wizjonerów, porywających się z motyką na słońce. Ale jednym z najodważniejszych był niewątpliwie Nicefor Jaksa-Czernichowski. Jesteście ciekawi, o kim mowa? Oglądajcie dalej. Nicefor Jaksa-Czernichowski, urodzony w Czerniachowie w województwie kijowskim, żył w XVII wieku, polski szlachcic, zesłaniec, przywódca praktycznie niepodległego państwa Jaksa nad Amurem. Po wojnie moskiewskiej carstwo rosyjskie i wojarze czują się upokorzeni. Cały świat spodziewa się, że Moskwa wkrótce zechce odzyskać swoje ziemie. Staje się tak w 1632 roku. Rosjanie chcą zdobyć bramę smoleńską, najlepszą drogę na zachód. Rozpoczyna się oblężenie Smoleńska, w tym roku dostał się do niewoli rosyjskiej wraz z ojcem Romanem i prawdopodobnie siostrą i braćmi. Zesłany jako jeniec wojenny na Syberię, wkrótce uwolniony pod warunkiem zostania na służbie carskiej. Pomagał w rozszerzeniu rolnictwa nad Jenisejem, nie uczestniczył jednak w wyprawach nadmorskich, Hrabowa. Jako setnik kozacki służył w Jenisejsku, następnie w Limsku, a potem był w Kireńsku, dowódcą oddziału strzegącego bezpieczeństwa szlaków handlowych w rejonie Górnej Leny. Później w osadzie Uc-Kut, u ujściu rzeki Kut do Leny, objął kierownictwo nad Waszelnią Soli w 1652 roku. Wojewoda Ilimski Ławręci Obuchow w 1660 porwał siostrę Czernichowskiego, według innych źródeł zgwałcił jego żonę. W odwecie Czerwiński w 1665 roku współorganizował bunt przeciwko wojewodzie, dognał go ze swoimi kozakami uciekającego Leną Obuchowa i zabił go. Następnie, by uniknąć kary za atak na carskiego dostojnika na czele 84 kozaków, popłynął na Amur, gdzie na ziemiach spornych między państwem moskiewskim a Chinami zbudował twierdzę i osadę nazwaną Jaksa na miejscu wcześniejszego fortu rosyjskiego Ałubazin. Zniszczonego przez Chińczyków, twierdza miała 40 na 30 metrów, 3 baszty, otaczał ją częstokół i fortyfikacje ziemne. Zawarł sojusze z miejscową ludnością, zwłaszcza z Daurami. Po jakimś czasie wokół głównego fortu powstały mniejsze osady podporządkowane Czermińskiemu. Nawiązał korespondencję dyplomatyczną z Pekinem. W dokumentach chińskich tego okresu nazwano obszar rządzony przez Polaka państwem Jaksa lub Jaksa, a część korespondencji prowadzono po polsku. Kilka razy odparł wyprawy rosyjskie, prowadząc jednocześnie negocjacje z Rosją i płacąc carowi dobrowolną daninę od 1669 roku. W ich wyniku doszło do porozumienia, na podstawie którego Czernichowski ze swoimi ziemiami w 1669 roku przyjął poddaństwo rosyjskie i wyraził skruchę za zabójstwo wojewody carskiego. Natomiast car ukazem z 15 marca 1672 roku skazał Czernichowskiego wraz ze współtowarzyszami na śmierć za morderstwo, a ukazem wydanym 2 dni później ułaskawił wszystkich i dał im nagrodę pieniężną. W tym samym roku mianował Czernichowskiego wicewojewodą ałubazińskim. W 1675 roku Czernichowski stanął na czele wyprawy rosyjskiej przeciwko Chinom w północnej Mandżurii. Zmarł tuż po tej wyprawie. W różnych źródłach podaje się termin śmierci 1674-1675. Czernichowski miał 3 synów, którzy po rozejmie Andruszowskim zyskali możliwość powrotu do Polski. Jednak dobrowolnie postanowili zostać na Syberii. Osadę Jaksa Ałubazin Rosja zmuszona była oddać Chinom w 1689.
wraz z całym rejonem nadmorskim. Ostatni dokument po polsku władze chińskie skierowały do ludności osady w 1685 roku, już po śmierci Czernichowskiego. Były to warunki proponowanego pokoju. Państwo Jaksa miało stolicę w dzisiejszym Aubazinie, w guberni amurskiej, stworzone w XVII wieku. Nazwa państwa wywodziła się od nazwy drewnianej twierdzy Jaksa, zbudowanej przez Nicefora Jaksa Czernichowskiego na miejscu zniszczonego przez Chińczyków Aubazina. Według źródeł chińskich jeszcze przed powstaniem Aubazina miejsce nosiło nazwę zanotowaną w piśmie chińskim jako Jakesa, od mandżurskiego terminu oznaczającego półkolistą zatokę na podmytym brzegu rzeki. Założycielem i jedynym władcą był Nicefor Czernichowski, polski zesłaniec, rodem z Wołynia. Odbudował opuszczoną wartownię Aubazino, stworzył państwo utrzymujące kontakty dyplomatyczne z Chinami. Państwo istniało do 1685 roku, kiedy to Chińczycy przypuścili szturm na odbudowaną już wartownię Aubazin. A Nicefor w obawie o swoje życie poddał się i tereny nad Amurem włączono do cesarstwa chińskiego, a Jaksa stała się częścią Chin. Historię Jaksy opisał unicki mnich opat Hermogenes. Do dziś w Aubazinie znajduje się obraz Matki Boskiej Aubazińskiej, przywiezionej tam przez Hermogenesa, potomków Nicefora. Dziękuję bardzo za uwagę, cześć i czołem.